jak każdego dnia dziesiątego dnia miesiąca, osobiście lub za pośrednictwem środków masowego przekazu, stajemy w archidiecezji, w archikatedrze warszawskiej, aby modlić się za ojczyznę i ofiary katastrofy smoleńskiej. Przenika nas smutek z racji na to, że ojczyzna tak tragicznie straciła swoje córki i swoich synów, którzy udawali się do Katynia, by uczcić tych, którzy tak okrutnie zostali zamordowani za to, że przynależeli do narodu polskiego. Podczas tych spotkań w archikatedrze pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela nasz smutek jest tym większy, że mimo upływu lat istnieje wiele znaków zapytania dotyczących katastrofy w Smoleńsku, na które to znaki zapytania do dziś nie ma odpowiedzi. Ten nasz smutek nie może jednak przesłaniać tego, że w intencji ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej mamy ofiarować nie tylko naszą obecność tutaj, ale mamy ofiarować nasz czynny udział we mszy świętej. W Kościele Eucharystia składana jest tak za żywych, jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra wszystkich została ustanowiona, pisał święty Tomasz z Akwinu. Nasz więc udział w dzisiejszej mszy świętej ma wspomóc zmarłych, których opłakujemy. Ma wypraszać błogosławieństwo Boże dla Polski, ale także ma być osobistym spotkaniem z Bogiem każdego z nas. To spotkanie z Bogiem to rozważanie Słowa Bożego i Komunia Święta. Pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii mszalnej przypomina nam, że gdyby ktoś nie miał miłości, byłby niczym, że miłość nie unosi się pychą, że wszystko znosi, że we wszystkim pokłada nadzieję, że wszystko przetrzyma. W psalmie responsoryjnym śpiewaliśmy: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W Ewangelii zaś słyszeliśmy słowa Zbawiciela: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladują. Słowa te korespondują z modlitwą, którą codziennie powtarzamy w miesiącu czerwcu podczas nabożeństw do serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. To przystosowanie serca człowieka do serca Jezusowego miało w ciągu wieków różne formy. Dzisiaj w liturgii mszalnej wspominamy błogosławionego arcybiskupa Bogumiła, a ściśle mówiąc Bogumiła Piotra. Urodził się około 1135 roku. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy to jego drugie imię Piotr jest imieniem chrzestnym, czy też zakonnym. W roku 1186 Bogumił został ustanowiony biskupem w Poznaniu, ale już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. Spragniony ciszy i spokoju, po 12 latach rządzenia metropolią gnieźnieńską
w 1198 roku złożył rezygnację na ręce legata papieskiego i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, spędzając czas na modlitwie i umartwiając ciało, w każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał msze święte i wygłaszał kazanie. Przeżył tam około 5 lat. W jego życiorysie powiedziano, że pełnił także funkcję rozjemcy w sporze między benedyktynami a norbertanami o opactwo we Wrocławiu i jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. Skoro proszono go, żeby był rozjemcą, to doceniano jego życzliwość i bezstronność wobec wszystkich bez wyjątku ludzi. Przykład tej życzliwości dał sługa Boży ksiądz kardynał Wyszyński. 28 maja obchodziliśmy rocznicę jego śmierci. Z tej okazji miała miejsce msza święta w tutejszej archikatedrze. Wiele wypowiedzi i działań prymasa tysiąclecia zostało przytoczone przez jego kapelana, księdza prałata Bronisława Piaseckiego i panią aktorkę Barbarę Dobrzyńską. Najbardziej uderzyła mnie wypowiedź sługi Bożego o tym, że nie żywił niechęci i nienawiści do nikogo, lecz w każdym chciał przez swoje przebaczenie wzbudzić choćby odruch serca. Przed umywaniem nóg w Wielki Czwartek powiedział, że chciałby umyć nogi nie tylko wszystkim skrzywdzonym, ale także ich krzywdzicielom. Innym razem powiedział, że nie posiada wrogów, bo w jego sercu nie ma wrogości nawet do tych, którzy go prześladowali i prześladują. Myślę, że jest to wskazówka dla nas, gdy uczestniczymy w różnych sporach, których niestety jest wiele wokół nas. Mimo emocji, jakie w nas te spory budzą, nie zapominajmy słów świętego Pawła z listu do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ksiądz proboszcz, zapraszając mnie, kilka razy przypominał, żebym przypadkiem nie zapomniał, że nasza Eucharystia jest także mszą świętą za Ojczyznę. Myślę, że w ciągu 1050 lat, które upłynęły od chrztu Polski, zawsze biskupi i kapłani modlili się we mszach świętych za Ojczyznę i wiele osób, zarówno znamienitych, jak i prostych, w tych mszach uczestniczyło. Za naszych czasów msze święte za Ojczyznę nabrały specjalnego charakteru dzięki błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Stały się one mszami świętymi o prawdę i sprawiedliwość społeczną w Polsce. Dlatego zakończmy nasze rozważania słowami modlitwy księdza Jerzego. Prośmy Matkę Bożą, która dała Bogu świata, Boga światu, aby w Ojczyźnie naszej wszyscy ludzie dobrej woli mogli budować przyszłość na zasadach sprawiedliwości, miłości, dobroci, pokoju i solidarności ludzkich serc i sumień. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Amen.